Z początku, jak zakładaliśmy CDM, myśleliśmy, że będziemy się kierować głównie do biznesów, że będziemy mieć sprzedaż B2B, choć gdzieś podświadomie czuliśmy, że to jest jednak produkt, który musi być umieszczony w siatce miejskiej, więc będzie to produkt głównie dla miast. I rzeczywiście z czasem, podczas sprzedaży, podczas działań oddolnych, które się działy, bo tak naprawdę powstało wiele budżetów obywatelskich, które uwzględniały nasz produkt, a poszliśmy w stronę B2G i dziś wiemy, że klient miejski to jest nasz klient, a właśnie z takimi klientami głównie dziś pracujemy. Jak do tego doszliśmy? Po prostu rozmawiając z rynkiem tak naprawdę. Pierwszy nasz klient, czyli Innogy, to rzeczywiście był klient B2B. Bardzo szybko podpisaliśmy z nimi umowę dystrybucyjną, która polega na tym, że oni sprzedają tylko do biznesów, do swoich klientów biznesowych. Okazało się, że przez rok nie byli w stanie sprzedać ani jednej sztuki produktu, weryfikując poniekąd rynek. Z drugiej strony, przez mojego wspólnika Artura Racickiego, mieliśmy bardzo dobre wejścia do retailu i do galerii handlowej. Wszyscy oni dostali oferty, również przez półtorej roku nie sprzedaliśmy ani jednej ławki tam. No ze względu na to, że nie są to dla nich kluczowe funkcjonalności, że im wystarczą meble, które są podpinane do prądu, a niekoniecznie niezależne energetycznie, za które no jednak trzeba zapłacić trochę więcej. Zaledwie 3 miesiące po tym, jak zrobiliśmy pierwsze wdrożenie z Innogy, pojawił się pierwszy budżet obywatelski na 11 naszych ławek, który jak się okazało wygrał i miał trzecie miejsce w głosowaniu całym, ogólnym, co pokazało nam, że mieszkańcy doceniają taką technologię. No i potem oddolnie widzieliśmy, że dzieją się kolejne budżety, że kolejni mieszkańcy sami zgłaszają te projekty, że są głosowania, gminy same zaczęły do nas przychodzić. Pod tą stronę trochę poszliśmy z komunikacją, zaczęliśmy się pokazywać na imprezach, gdzie przedstawiciele gmin i miast byli. No i okazało się, że są zainteresowani, że chcą wdrażać nasze technologie.